Uczucia okazujemy w bardzo różnorodny sposób. Niektórym z nas przychodzi to łatwiej, innym trudniej. Każdy przez całe właściwie życie szuka jakiejś dobrej dla siebie metody. No i niestety nie zawsze znajdujemy taką metodę. O umiejętności okazywania uczuć dziś porozmawiam z Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, nauczycielem Rin Zai Zen. Renata Żuchowska, dobry wieczór. Dobry wieczór, Marysiu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o te sposoby okazywania uczuć, to jesteśmy w miarę pomysłowi, bo przyznasz, może już rzadziej piszemy listy takie tradycyjne, ale piszemy maile, telefonujemy, mówimy coś miłego innym ludziom, bo niekoniecznie chodzi tutaj o okazywanie uczuć osobie, którą kochamy. Chodzi w ogóle o umiejętność okazywania uczuć, o umiejętność mówienia o tym, co w nas jest, co myślimy, co czujemy, ale też dajemy prezenty, dajemy kwiaty. Jesteśmy pomysłowi? Powiedziałabym, że tak, jesteśmy, w sumie jesteśmy pomysłowi. Z tym, że nie zawsze oczekiwania są zgodne z tym, co my akurat dajemy. I to jest wielki problem. To jest wielki problem, szczególnie między mężczyznami i kobietami. Ponieważ kobiety są bardziej wylewne w okazywaniu uczuć, bardziej potrafią te uczucia okazać, nie wstydzą się ich. Mężczyźni są bardziej skryci i może nawet powiedziałabym, nie mają takiej wielkiej potrzeby robienia tego w taki sposób, jak kobiety się spodziewają. I w taki sposób, które kobiety satysfakcjonowałby. Czyli przytuleniem, jeżeli chodzi o miłość, o sympatię, przytuleniem, pogłaskaniem, czułym spojrzeniem, wzięciem za rękę. Mężczyźni robią to nieco inaczej. Mężczyźni robią to tak, że niektóre kobiety nawet nie zauważają, że ich mężczyzna właśnie wyraża swoje wielkie uczucie. Czyli co, słynny był taki, myślę, że to wcale nie dowcip, że to naprawdę tak było, że psychoterapeuta powiedział panu z pary, proszę okazać swojej żonie uczucie. Żona tego oczekuje. No i spotkali się następnego za tydzień i mąż powiedział, tak, wymyłem jej samochód. To było słynne i śmieszne, ponieważ żona nie odebrała tego, że to jest okazanie uczuć, że on mówi tym, że myję jej samochód, kocham cię. Ale to jest także nieznajomość okazywania uczuć przez drugą płeć. I warto o tym też pamiętać, że niekoniecznie musimy spodziewać się tego, co sami dajemy. Że powinniśmy potrafić przyjąć też i rozpoznać, to jest trudne, rozpoznać, że to jest sygnał wysyłany do nas typu kocham cię nad życie. Czyli czytać te inne komunikaty. Tak, bo myję ci twój samochód. No ale taka troska i dbałość o drugą osobę to też jest coś, czego pożądają kobiety, prawda? Tak. Tak więc nie można mówić, że to był tylko wymyty samochód, bo to był gest w naszą stronę. Ja ci pomogę, prawda? Ja dbam o ciebie, chcę, żebyś jeździła czystym samochodem. Tak, jeśli to jest... Mówię tak bardzo specjalnie. Dodatek do tego, że jesteśmy przytulone, pocałowane, pogłaskane, że jest coś takiego jak zapatrzenie się w naszą stronę, to wtedy już jest w ogóle fantastycznie. Rewelacja. Tak. Przejrzałam takie badania, co prawda nie są to najświeższe badania, bo sprzed chyba 2 czy 3 lat, o tych sposobach okazywania uczuć. I co my tu mamy? Mamy tutaj taką informację, że wydawałoby się, iż mówienie o swoich uczuciach jest takim najprostszym sposobem okazywania uczuć, a tylko co 8 osoba wybiera właśnie słowo. 1/10 Polaków uważa za najbardziej taki, za najlepszy sposób właśnie prezenty, podarunki czy kwiaty, a 36% wyraża to troską, dbaniem, pomocą i wsparciem, czyli ten mąż, który wymył samochód, to chyba do tych 36% by się zaliczył. Ale jak ty sądzisz, czy kobieta, nie otrzymując tego, na co liczy, co jest jej potrzebne, czyli nie mając tego przytulenia, pocałowania, powinna komunikować te swoje potrzeby, czy jakoś w inny sposób? Wiesz, ja najpierw chcę powiedzieć o takiej bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Otóż najważniejszym kanałem komunikacyjnym są nasze ciała.
W związku z tym mowa ciała jest tym czymś, co jest bardzo odczytywane przez nas. I dlatego tutaj, jak ty mówisz, że ileś tam procent osób mówi o swoich uczuciach, to jeżeli zatem nie pójdzie prawidłowa mowa ciała, czyli ciałem nie pokaże się, że rzeczywiście ta osoba jest kochana i jest ważna, to tak można mówić bardzo długo i zupełnie bez żadnego wrażenia. Ponieważ to nie jest usłyszenie kocham cię, nałożone na komunikaty, które szły do nas już od jakiegoś czasu z ciała partnera, wtedy jest tym ukoronowaniem, tak, przepraszam bardzo. Natomiast jeśli nie ma tych sygnałów z ciała, jeśli ktoś jest, wręcz odbieramy jako chłód, to żeby mówił nam, że nas kocha nad życie, to trudno jest takie coś uwierzyć, bo serce z sercem się nie porozumiewa. A serce z sercem porozumiewa się nie słowami, a właśnie tymi wyrazami, które odbieramy poprzez ciało. Czyli to może być nawet drgnienie powiek, podniesienie brwi, leciutki uśmiech, mrugnięcie, spojrzenie. To są właśnie te najbardziej istotne sygnały idące od drugiej osoby, mówiące, że jest nami zainteresowana, albo że nawet zakochana, albo że nas lubi po prostu. Tej mowy ciała uczą nas już rodzice. Bo tak sobie myślę, że właśnie początek, czyli ten dotyk, to jest coś, co jest bardzo naturalne, jak jesteśmy dziećmi. Tak. Ten dotyk kierowany w naszym kierunku, prawda? Małe dziecko dotykane, pieszczone, przytulane, ono czuje się bezpiecznie. Zresztą wiadomo jest, że dziecko jest bardzo mocno związane ze swoją matką. Później już też z ojcem, z tymi osobami, z którymi mieszka, i ono wręcz potrzebuje od czasu do czasu do nas przyjść, przytulić się, nawet na sekundę, wejść na kolana, przytulić się przez sekundę i może już dalej iść, dalej eksplorować świat taki, jaki on jest, ale siłę do tych odkryć swoich on czerpie z kontaktu z dorosłymi. Potem, w momencie, kiedy zaczyna wyrastać, robi się coś wręcz odwrotnego. Mój wnuk teraz przeżywa coś takiego. Bardzo się ucieszyłam, że mi o tym powiedział w ogóle. Ma 9 lat i tak był taki trudny czas i ja go chciałam wziąć na kolana. I on popatrzył na mnie i powiedział, wiesz co, babciu, ja nie chcę się przytulać. Ja mówię, a dlaczego nie chcesz się przytulać? Po co? On mówi, bo ja już jestem dorosły, ja nie mam potrzeby przytulania się. Rozmawialiśmy dalej, niestety nie zapytałam go jeszcze, ale to tylko jeszcze, bo odłożyłam to sobie na następną rozmowę, to w jaki sposób chciałbyś, żebym ci okazała, że w tym momencie jestem z tobą bardzo blisko. Jak mi tylko powie, to podzielę się tą informacją z słuchaczami, żeby to było jasne. 2100 to numer SMS-owy, kontaktowy do nas. Przypomnę, zostaw wiadomości Polskie Radio Euro, prawie 16 minut po 22. O umiejętności albo nieumiejętności okazywania uczuć dzisiaj porozmawiamy prawie do północy. Maria Moneta Malewska, jak zwykle dzisiaj we wtorek, jest moim i waszym gościem i zapraszam was do tego, abyście do nas pisali, może nawet dzwonili 645-2100, jeśli chcecie śmiało podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, ale także problemami związanymi właśnie z okazywaniem uczuć. Zapraszamy. Jak okazywać uczucia drugiej osobie tak, aby nie czuła się osaczona i czuła się swobodnie? To pytanie od Karola, które na 21.00 zostało wysłane. Zostaw wiadomości Polskie Radio Euro. Dokładnie 20 minut po 22.00. Przypomnę wam, Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, buddystka zen, ze mną w studiu, jak zwykle we wtorek. Ja myślę, że to jest dosyć ważne pytanie, bo są osoby, które spontanicznie te uczucia okazują i są osoby kompletnie nieprzygotowane do przyjmowania tych uczuć. I o tym też dzisiaj, mam nadzieję, sporo porozmawiamy, bo nieumiejętność przyjmowania uczucia, reagowania na taki komunikat też jest problemem. Pozwolisz, że najpierw zrobię coś, co bardzo wyraźnie poczułam, mianowicie chcę pozdrowić Tomka. Nie wiem, czy nas słuchasz, Tomku, ale w każdym razie serdeczne pozdrowienia i muszę powiedzieć, że już zaczynam za tobą tęsknić. Więc to jest pierwsze, a drugie, jak okazać tak, żeby nie
no nie przesadzić z tym okazywaniem, żeby nie zamknąć drugiej osoby. To rzeczywiście jest bardzo ważna rzecz, ponieważ my możemy zagłaskać kota, tak? Czyli możemy tak starać się okazać, że my tak bardzo jesteśmy zainteresowani, tak bardzo kochamy, że druga osoba ma poczucie osaczenia absolutnego i takiej niemożności wyjścia. Trzeba być bardzo delikatnym i subtelnym i odczytywać sygnały tej drugiej osoby, co jej sprawia przyjemność, a co nie. Na pewno drobiazgami i dbaniem o tę osobę, ale też nie przesadnym. Ja pamiętam, że kiedyś dziewczyna schodziła ze schodów i chłopak podał jej rękę i ona była taka, przyszła do mnie i była taka, on mi ciągle traktuje mnie tak, jak ja bym była, jakbym sobie sama nie mogła poradzić. Jakbym była tak niezdarna, że musiałabym z tych schodów upaść. Ja rozumiem tego chłopaka, który i chciał dotknąć tej ręki i chciał okazać swoją troskę, natomiast ona w tym momencie już się poczuła, że to już było trochę za dużo, że nie aż tak. Więc trzeba po prostu bardzo, bardzo pilnować tego, jak reaguje i dobrze odczytywać sygnały drugiej osoby, co drugiej osobie sprawia przyjemność, a co zaczyna jej już sprawiać przykrość albo dyskomfort. Czyli taka umiejętność wyczucia sytuacji i potrzeb. Tak. Wyczucia, ale także uwagi. Ja powiedziałabym, że bo umiejętność wyczucia to jest coś takiego, co enigmatyczne. Bycie uważnym. To jest bardzo ważne, czyli uważać, co ta druga osoba, jak ta druga osoba reaguje na nas i na nasze okazywanie uczuć. Zdawać sobie z tego sprawę, no i rzeczywiście uczyć się tego, żeby dobrze to interpretować. Wróćmy na chwilę do tego dzieciństwa, do tego dotyku i do tego uczenia się okazywania uczuć. Najpierw od rodziców. I to trwa wiele lat, chociaż powiedziałeś, że twój wnuk już teraz postawił taką granicę. Tak. On już stawia tę granicę, on już nie chce być traktowany jak maleńkie dziecko. On zaczyna budować już własną tożsamość, taką niezależną od mamy, od taty. No i oczywiście od dziadków. Natomiast to mu jest teraz potrzebne do takiego do prawidłowego jego rozwoju. Natomiast później przyjdzie oczywiście chęć na przytulanie się i to w sytuacjach, które on będzie wybierał. No nie mówiąc już o tym, że jeżeli przyjdzie moment pierwszego zakochania się, to wtedy ten kontakt cielesny, czyli dotyku, przytulania się, trzymania się za ręce będzie na pewno bardzo, bardzo upragniony wręcz. Jeśli chodzi o te relacje dziecko-rodzic, to są takie domy, kiedy to dziecko jest dotykane przez rodzica w każdym możliwym momencie. Kiedy czyta mu książkę, bierze go rodzic na kolana. Kiedy przechodzi gdzieś obok, głaszcze go po głowie. Czyli szuka rodzic tego kontaktu i dziecko szuka tego kontaktu. Natomiast widziałam też taki dom, kiedy dziecko było dotykane tylko w takich momentach, kiedy trzeba było coś koło niego zrobić. I nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy krok do tego, żeby coraz mniej było tego dotyku później i coraz mniej było tej umiejętności okazywania sobie tak uczuć bez sytuacji, która to powoduje. Dziecko uczy się w dwójnasób okazywania uczuć. Po pierwsze, uczy się od rodziców wtedy, kiedy jest przez rodziców dotykane i pieszczone, ale poza tym, i to jest szalenie ważna rzecz, uczy się od rodziców tego, jak oni się nawzajem traktują. I są domy, gdzie dziecko co prawda jest dotykane, ale nie... Rodzice są daleko od siebie i rodzice nie okazują sobie ciepła, nie okazują sobie zainteresowania. I takie dziecko, mimo tego, że przez rodziców jakoś tam dotykane było, ono nie będzie się umiało znaleźć w związku później, ponieważ nie nauczono go tego. Nie miał wzorca, czy nie miała dziewczynka. A jeżeli jest rodzina niepełna i jest samotna matka albo samotny ojciec, czy to dziecko ma szansę na nauczenie się tego? To znaczy wtedy ono kogo innego obserwuje, prawda? Poza tym w takich niepełnych rodzinach zwykle jest tak, że skupiają się na sobie te osoby, czyli więcej jest tam
może być, nie powiem, że jest, bo to nie jest prawda, ale może być więcej ciepła okazywane sobie nawzajem. Te niepełne rodziny to bardzo skomplikowana historia, dlatego że zarówno dziewczęta, jak i chłopcy przejmują rolę dorosłych często w takiej niepełnej rodzinie. No i tam się też dzieją różne rzeczy, ale to nie na teraz. Nie na dzisiaj, tak. Natomiast chciałam, żebyśmy powoli przeszły do tego okresu dojrzewania z dzieciństwa i jak zmienia się ta potrzeba okazywania uczuć już nie tylko między dzieckiem a rodzicem, ale jak przenosimy to na relacje nastolatek, drugi nastolatek. Czy to właśnie to, co wynosi z domu, to kopiuje? Jak to jest? Tak. Zwykle uczy się dziecko tego, żeby w jaki sposób ma się kontaktować z innymi osobami od swojej rodziny, no bo to jest najprostsze i najbardziej przekonywujące. Ale też nie tylko, dlatego że uczy się od nauczycieli, uczy się od rówieśników, uczy się w tej chwili z telewizji, no to są te obszary, w których dziecko może nauczyć się czułości, może nauczyć się troski, może nauczyć się dbałości o drugą osobę. Przemek napisał na 2100. Witam. Niestety nasza obyczajowość nie sprzyja rozwijaniu tej umiejętności. Uważam, że wpływa to na całe dorosłe życie. Kontakty rodziców z dziećmi bywają płytkie i zdawkowe. Dla mnie to babcia była miłością i spontanicznie rozsiewała emocje i podejmowała próby nawiązania ich. Bo tak jest, dlatego że tak naprawdę babcia to jest bardzo, bardzo specjalna osoba w życiu każdego człowieka, ponieważ babcia, zwróćcie uwagę na to, że babcia już nie musi wychowywać. Babcia nie jest odpowiedzialna za wychowanie tego młodego człowieka. Babcia tego młodego człowieka kocha, rozpieszcza go troszeczkę, uczy właśnie tego ciepła, które może dać druga osoba. Uczy tej bezinteresownej miłości, tego, że od ust sobie odejmie i da swojemu wnukowi czy swojej wnuczce. Dlatego tak bardzo ważny jest kontakt dzieci z babcią i z dziadkiem. To jest bardzo istotne, żeby dziecko miało to wielkie, bo to jest taka baza, z której się czerpie później przez całe swoje życie, przez całe swoje do końca, do śmierci. Gdzieś ta babcia i ten dziadek, który, wiesz, jeżeli miał ostatni orzech, to dawał go właśnie mnie, czy babcia, która, prawda, dbała o to, żeby zakisić ogórki, już nawet wtedy, kiedy byłam zupełnie dorosłą osobą, bo ja przecież tak te ogórki lubię. I ona właśnie potrafiła okazać te uczucia taką troską, ale jednocześnie też i przytuleniem i takim przygarnięciem, prawda? Jak żeśmy się witały, to ona zawsze była cała, ja byłam cała wtulona w obfite ciało mojej babci, takie ciało, które dawało bezpieczeństwo i takie poczucie, że no przy babci to nie tylko się nie zginie, ale dostanie się wszystko, co najlepsze z tego życia. Przy dziadku zresztą też. To bardzo ważna rzecz. Także trzeba bardzo dbać o to, żeby te relacje międzypokoleniowe były zachowane, bo to jest siła, którą możemy dać także swojemu dziecku, jeśli odpowiednio ustawimy relacje między naszymi rodzicami i naszymi dziećmi. Sporo takich głosów do nas przychodzi o tym, że nie umiemy tych uczuć okazywać, że nie nauczono nas tego, nie nauczyliśmy się tego w dzieciństwie, nie wynieśliśmy tego z domu, nie obserwowaliśmy tego w relacjach naszych rodziców. Co z tym zrobić, jak sobie poradzić, jak nauczyć się i dotyku, i okazywania uczuć? O tym dzisiaj w Zostaw Wiadomość do północy. Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, Maria Moneta Malewska jest moim i waszym gościem. Dziś do północy, a rozmawiamy o okazywaniu uczuć. O tym, kiedy się tego uczymy, od kogo się uczymy i co zrobić, kiedy tej umiejętności, no niestety, nie mamy. 2100 to jak zwykle nasz numer SMS-owy Polskiego Radia Euro. No i zaglądam do tej skrzynki, w której pojawiło się sporo głosów. Może zacznę od Witolda. Często spotykam się z tym, że nowo poznane osoby czują wobec mnie respekt. Czy tak może mylić mowa mojego ciała?
Nie wiem, czy mylić. No, tak jesteś odczytywany. W związku z tym musisz coś robić takiego, co właśnie powoduje taką postawę. Czyli nie jest to zmylenie, tylko jest to, trzeba się zastanowić, co takiego robisz. Czyli być uważnym na siebie, uważnym na to, jak się zachowujesz, jaką masz minę, jaką masz postawę, czy jest ona zamknięta, czy jest otwarta, jakie masz spojrzenie wręcz, co z uśmiechem. To wszystko nam bardzo pięknie jest odczytywane przez innych i od razu inni się do tego ustawiają, czyli ciało odpowiada ciału. Trochę koresponduje głos od Roberta z tym SMS-em od Witolda. Myślę, że to zależy od tej drugiej osoby. Są bowiem takie, które odstręczają nawet nie tyle słowem, co samą postawą. Nazywam to typem chodzącego kaktusa i jest przeciwieństwo. Osoby tak promieniujące pozytywną energią, ciepłem, że człowiek musi się powstrzymywać, by nie podejść i wyściskać. Typ słoneczny. Mm. To rzeczywiście tak jest. I tutaj tym osobom, które mają może ochotę zapytać nas, co zrobić, żeby być lepiej przyjmowanym, żeby być bardziej lubianym, to jest od razu podpowiedź. To jest to coś, że dostajemy to, co dajemy. Czyli jeżeli dajemy rezerwę, to natychmiast dostajemy rezerwę. Mieliśmy taki program o uczuciach i tam podkreślałam bardzo mocno to, że uczucia są zaraźliwe. Jeżeli się uśmiechasz, to wcześniej czy później sala zacznie się uśmiechać. Jeśli jesteś ponury i poważny, to możesz zmrozić całą grupę swoim niedobrym zachowaniem, swoim byciem kaktusem, tak? Bardzo ważne i do opanowania przez nas, co jest jeszcze ważniejsze. To znaczy, my możemy panować nad własnymi emocjami, możemy panować nad naszym przekazem emocji. Bo to niekoniecznie się trzeba tego... Powiedziałabym tak, że w pewnym momencie dorastamy już do takiego wieku, że jeżeli do tego wieku nie mieliśmy jakichś pozytywnych wzorców, a sami wiemy, że nam czegoś brak, to sami możemy już zacząć się uczyć panować nad naszymi emocjami i umiejętnie je okazywać. Mój narzeczony ciągle powtarza mi, że za mało okazuje mu uczuć, że nawet pies dostaje więcej czułości niż on. Ja nie czuję potrzeby, by to robić, choć odczuwam potrzebę odbierania takich sygnałów. W dzieciństwie mama, w przeciwieństwie do ojca, obdarzyła mnie czułością. Zastanawiam się, czy to może jakoś wpływać na moje zachowanie w stosunku do partnera. Musiałabym dłużej porozmawiać z tą osobą. Bardzo trudno jest odpowiedzieć tak... jednym zdaniem, musiałabym mieć więcej danych, a przede wszystkim musiałabym wiedzieć, czy to tylko do tej osoby, tak, nie masz ochoty dawać jej niczego, swojemu narzeczonemu, czy w ogóle ludziom nie masz ochoty dawać nic. Bo jeżeli to tylko jemu, no to trzeba się zastanowić, czy to jest ta osoba, czy nie. Mhm. Zwykle jest tak, że jeżeli kochamy, to jest w nas, nawet jeżeli nie potrafimy tego okazać, to potrafimy to w sobie znaleźć, ta chęć pochylenia się nad tą drugą osobą, niekoniecznie dotknięcia jej, nad potrzebami, ale pochylenia się, prawda? Czyli to może być właśnie to, o czym mówiłaś na początku. To może być próba z przyjemnością i z miłością ugotowanego obiadu dla tej osoby, tak? No i trzeba tam zajrzeć do siebie, do środka i rozpoznać, co w nas jest. A jeżeli nie nauczono nas tego dotyku, to gdzieś znalazłam takie informacje, że właściwie taką terapią na brak dotyku jest dotykanie samego siebie. Zacznij od dotykania samego siebie. Nie umiesz dotykać innych, nie umiesz być w tym kontakcie cielesnym. Poznaj swoje ciało. Dotykaj się. Myślę, że to może być sposób. Może być sposób w ogóle na przyzwyczajenie dłoni do tego, że można dotknąć, co się czuje wtedy. Czyli takie rozbudzenie też tej sfery dotykowej. Można głaskać zwierzaki, można głaskać siebie, można zobaczyć, jaka jest różnica w głaskaniu czegoś przyjemnego i miłego i w dotykaniu czegoś niemiłego. Czyli rozbudzenie tego zmysłu dotyku. Rozbudzenie na tyle, że potem mamy ochotę dotknąć coś, co jest miłe i sympatyczne. Mhm. 2100. Mamy jeszcze na przykład taki głos. Mam 15 lat, jestem gejem i od pewnego czasu zaczynam się ujawniać wśród znajomych. Jestem w związku i można powiedzieć, że wszystko jest w porządku, jednak ukazywanie uczuć tej drugiej osobie przy innych wzbudza pogardę i obrzydzenie.
Większość ludzi twierdzi, że związek homoseksualny polega tylko na seksie, choć jest to istna bzdura. Czy przejmować się opiniami innych i skrywać to, co leczy mnie i mojego partnera? To jest bardzo delikatna i subtelna sprawa. To niekoniecznie trzeba skrywać, ale też niekoniecznie trzeba manifestować. Podobnie zresztą jak i w związkach heteroseksualnych. To jest coś bardzo intymnego, okazywanie uczucia drugiej osobie, szczególnie wtedy, kiedy jest miłość. Ta miłość erotyczna, seksualna, prawda? Tam seks jest ważnym elementem, ale także cały erotyzm. I właściwie ludzie, którzy nie potrafią stworzyć takiej atmosfery, że oni są tylko dla siebie i nie mają potrzeby schowania się z tym. Ja nie mówię, że zupełnego schowania się w ciemnej sypialni, to nie tak. Ale powiem to wprost. Co innego jest trzymanie się za ręce, co innego jest przytulanie się, co innego jest namiętny pocałunek na środku ruchliwej ulicy. Coraz częściej się to widzi, co prawda, ale tak troszkę się wtedy traci. Traci się z ciszy, traci się... Bo to powinno być takie moje, prawda? Takie, tylko ich. To powinno być tylko tych... Te dwie osoby w tym są wtedy najpełniej, jeśli nic nie przeszkadza, jeśli nie ma tego, że jestem tutaj tylko taką wyspą, bo wszyscy się gdzieś spieszą, biegną i jeszcze mnie patrzą na mnie, prawda? W związku z tym to, co mogę powiedzieć, jak ma na imię nasz słuchacz? Nasz słuchacz się... To był chyba Kalin, chociaż nie jestem... Kamzie, chcę ci powiedzieć, że to niekoniecznie to, co cię leczy, niekoniecznie musicie leczyć przy innych. Czyli jeżeli widzisz, że osoby są takie w towarzystwie, które nawet na to, że podacie sobie ręce i będziecie siedzieli z dłońmi splecionymi, już reagują jakoś niepokojem jakimś, ja bym tego na siłę nie robiła. Przecież macie czas dla siebie i możecie to zrobić wtedy, kiedy nikomu to nie będzie przeszkadzało. Natomiast okazywanie uczuć i to, że to leczy i ciebie, i twojego partnera, jest to prawda. To często jest takim głaskaniem po sercu i po duszy. Mój tata jest strasznie zimnym człowiekiem, który nigdy nie umiał normalnie mnie przytulić. Zawsze polegało to na gwałtownym przyciągnięciu mnie do siebie i poklepaniu po plecach. Chociaż wiem, że mnie kocha nad życie. Współczuję mu, że miał ciężkie dzieciństwo i był bity przez swojego ojca i chciałabym, by mógł uwolnić się od stresu związanego z okazywaniem miłości. Taki niepodpisany SMS na 2100 się pojawił. Ale bardzo, bardzo ważne, dlatego że po pierwsze bardzo ważne jest to, że zdajesz sobie sprawę z tego, że tata miał trudno w dzieciństwie, że jest mu trudno okazywać uczucia, ale jednocześnie wiesz o tym, że on to uczucia cię okazuje. Okazuje tym przyciągnięciem, tym poklepaniem po plecach, co zresztą jest bardzo charakterystyczne dla wielu mężczyzn. Wielu mężczyzn poklepanie takie po plecach. Takie męskie uważa, przytulenie. Tak, takie męskie przytulenie, takie właśnie nierozczulanie się, czego już się uczy mój wnuk 9-letni, prawda? Tam żadne ćmukanie, tylko, prawda, ewentualnie poklepać męską dłoń, mocno uścisnąć i to jest właśnie to. Mhm. Natomiast bardzo ważną rzecz, no ty powiedziałaś to, że to jest lepsze niż nic. Że tutaj tata jednak przełamuje się jakoś bardzo mocno i daje ci no wszystko z siebie. To jest prawdopodobnie taki to jest wybuch wiele, emocji, tak. Tak. Taki nagłe uderzenie jego i on musi jakoś to, prawda, pokazać i właśnie pokazuje w taki sposób. Poza tym, jaka to jest dawka energii dla tego dziecka, prawda? Tak, tak sobie myślę, że byłabym tak. taka zbudowana po właśnie takim kontakcie. Natomiast przeszłyśmy powoli do tego już poza anteną, że różne są sposoby na okazywanie uczuć. Nieraz takie, które naprawdę trzeba umieć odczytać. Jedni rodzice karmią te swoje dzieci, nie umieją powiedzieć kocham cię, tak? Ale ja cię nakarmię, ja nie pozwolę, żebyś był głodny. Taka dbałość na różne sposoby, tak? Zastanawiam się też, jak to jest, że pokolenie, jakieś tam poprzednie pokolenia rzadziej chyba niż współcześni młodzi rodzice mówili ci rodzice swoim dzieciom kocham cię. No myślę, że tak.
Rodzic był od czego innego. Rodzic był od szanowania, rodzic był od posłuszeństwa, prawda? Tam, to nie od tego, żeby opowiadać dziecku, jak bardzo go kocha. Aczkolwiek tam rodzice... To znaczy, wiesz, ja ci powiem, ja też sobie nie przypominam tego, żeby moi rodzice jakoś mi mówili, że mnie kochają, ale ja się bardzo czułam kochana. Ja się ewidentnie czułam kochana przez moich rodziców, no nie mówiąc już o moich dziadkach, to co powiedziałam właśnie o dziadku i babci, że czułam się przez nich wręcz ubóstwiana, prawda? Natomiast przez rodziców czułam się kochana, mimo że nie słyszałam tego. I jeszcze raz podkreślam, że samo mówienie kocham cię. To nie wszystko. To jest dużo za mało, za tym musi pójść wielka podbudowa, żeby to słowo miało rzeczywiście swoją wagę. Porozmawiajmy teraz chwilę o tym, co my robimy z tym, co dostajemy, czyli z tym uczuciem, bo dostajemy go na różne sposoby, o czym już wiemy, dotąd pojawiały się te komunikaty i od was w SMS-ach i rozmawiałyśmy o tym, że to jest i ten dotyk, i to mycie samochodu, i to jest, mogą być te prezenty. I karmienie. I karmienie. I kupowanie może, tak, jakichś czuszków i poklepanie po plecach, tak. I jak my je zabieramy dla siebie? Co my z tym robimy? Co my robimy z tym uczuciem? Otóż weszłam na takie forum dotyczące właśnie okazywania uczuć i wręcz sobie wypunktowałam, co piszą ludzie właśnie o tym, dlaczego tak trudno jest okazywać uczucia i je odbierać. Ano dlatego, że boimy się na przykład, że zostaniemy zranieni, bo nie chcemy znowu zaryzykować i mówić komuś, kocham cię, czy lubię cię, czy jesteś dla mnie ważny, ale też jest wstyd. Jak ktoś nam mówi coś miłego, mówi nam o swoich uczuciach do nas, jest wstyd, ale jest też brak wiary. Nie wierzymy, że ten ktoś mówi naprawdę, że to czuje. Szukamy jakiegoś drugiego dna. No i też ogromna nieśmiałość się pojawia, czyli ktoś mówi nam coś miłego i my chowamy się do takiej dziury. Nie umiemy nic odpowiedzieć, nie umiemy zareagować. Takie reakcje są tam opisane. Odbierania uczuć też trzeba się uczyć. No jest to... Tak, ale przede wszystkim trzeba mieć poczucie własnej wartości. Jeżeli buduje się to poczucie własnej wartości, człowiek wierzy w to, że jest okej, to nie dziwi go to wtedy, że inni ludzie też to zauważają i mu to mówią. Natomiast jeżeli ma do siebie mnóstwo pretensji, jeżeli nie zgadza się z wieloma rzeczami, które mu się zdarzają, czy ze swoim charakterem, czy jeszcze z czymś, to wtedy jest bardzo trudno przyjąć od drugiej osoby coś, co my uważamy za albo kłamstwo, albo żart, albo kpinę może nawet, co jest niezasłużone. Myślę, że tutaj leży taka bardzo, w ogóle w uczuciach, w okazywaniu uczuć, to jest bardzo ważne to, jak my widzimy siebie i w okazywaniu, i w odbieraniu tych uczuć. Jeżeli my jesteśmy pogodzeni ze światem, jeżeli my jesteśmy zadowoleni z pracy nad sobą, tak to nazwę, bo ta praca nigdy się nie może kończyć. Nie może, bo to już straszne jest, jak już byśmy byli z siebie zadowoleni zupełnie, bo żaden progres by nie mógł nastąpić. Wtedy jest dużo łatwiej w tej sferze uczuciowej. Dużo łatwiej jest uwierzyć w to, że ktoś nas może pokochać, że ktoś nas po prostu lubi, że jesteśmy wartościowym człowiekiem. Z drugiej strony, bo to jest takie dwustronne, jeżeli dostajemy te uczucia od innych ludzi, to to właśnie w nas buduje to przeświadczenie, że jesteśmy okej. Prawda? Więc to jest tak i z jednej, i z drugiej strony budowanie swojego wizerunku w sobie samym. To jest bardzo istotne też, żeby zastanowić się nad tym, co się w nas dzieje, jeżeli słyszymy coś miłego na swój temat. Tak samo jak dlaczego nie możemy wyrazić swojego uczucia. To jest wszystko w nas gdzieś w środku i my, jeżeli zapytamy siebie, to ta odpowiedź przyjdzie. Jeżeli zechcemy być na tyle uważni, żeby zobaczyć, co się w nas dzieje. Tutaj powiedziałaś o wstydzie, o takim schowaniu się, o takim nawet niechęci do bycia eksponowanym, czyli gdzieś tam, prawda, wchodzimy w towarzystwo, ktoś nam mówi coś fajnego i wszyscy na nas patrzą i my już w tym momencie chcemy uciekać do dziury jakiejś myśli, prawda, się schować. No trzeba
zastanowić się, jakimi my jesteśmy osobami, co dla nas jest ważne, co dla nas jest istotne, jak my odbieramy siebie, a jednocześnie patrzeć uważnie, jak odbierają nas inni, bo to są też komunikaty w naszą stronę, czy my jesteśmy okej, czy nie. Czyli ta mowa ciała, do której wracamy, prawda? Bardzo ważne. O czym mówiłaś już na samym początku. Jak nie umiemy takiego uczucia przyjąć, to co tracimy? No bardzo dużo. Jeżeli pokazujemy swoim ciałem, że to, co usłyszeliśmy na przykład, nie sprawiło nam przyjemności, to blokujemy tę drugą osobę na przyszłość. Jeżeli nie umiemy pokazać, że cieszymy się z tego, co usłyszeliśmy, co dostaliśmy, co zauważyliśmy, czyli ta druga osoba nie dostała gratyfikacji od nas jakiejś, to też jest wycofanie się. Czyli spłycamy kontakt, czyli blokujemy ten kontakt, nie dajemy mu szansy rozwinięcia się i wejścia na takie płaszczyzny, na które mógłby wejść, gdybyśmy byli otwarci i gdybyśmy mogli odpowiedzieć na te sygnały prawdziwie, bo ja tutaj nie chciałabym, żeby nieprawdziwie. Jeżeli czuję do kogoś sympatię, to okaże, że czuję sympatię. Jeśli tej sympatii nie czuję, to nie okaże tego, że tą sympatię czuję. Tak? Będę bardziej obojętna. Tak? Bo w uczuciach nie można kłamać też. Jeżeli chcemy być dobrze odbierani, to musi być prawdziwe. Zresztą to się nie da na dłuższą metę oszukiwać. To gdzieś tam właśnie jedno drgnienie oka, czy jednego mięśnia na twarzy przekaże drugiej osobie, że coś tutaj jest fałszywe i wtedy już tracimy szansę na dobry kontakt. Tak się zastanawiam, jeśli nie odpowiem pozytywnie, jeśli nie przyjmę tego komunikatu pozytywnego, to automatycznie ta osoba wysyłająca taki komunikat do nas dostaje sygnał, że ja nie chcę takich informacji więcej pozytywnych słyszeć. A ja z kolei później czekam znów na takie informacje i ja ich nie dostaję. Bo kiedyś wysłałam wcześniej informacje, tak? Swoją mową ciała, gestem, czy tym mrugnięciem, o którym mówisz, że ja nie jestem przygotowana na takie uczucie, na taką informację, na takie okazanie uczucia. Czyli koło się zamyka. Ja, nawet jakbym chciała później dostawać takie komunikaty, to ta druga strona już się wycofuje, bo ona myśli, że ja ich nie chcę. Że nie chcesz, tak. I właściwie nie mam szans na dobrą, dalszą relację, tak? Czyli trzeba nauczyć się odbierać ten komunikat, żeby... Żeby to płynęło. Żeby to płynęło. Żeby to było rozwijające się. A to trudne. Może być. Może być trudne z tym, że wiesz, to naprawdę jest tak, że jeżeli my pozwolimy sobie na bycie tu i teraz, znów wracam do naszego programu i nie myślimy o tym, a co będzie, jak on... A co on pomyśli. Tak, jak on nie zauważy, albo jak on zauważy, a co on pomyśli, a jak on sobie to wytłumaczy, a co w związku z tym będzie się pewnie czegoś spodziewał, albo nie będzie się tak, spodziewał. Nie będziemy za dużo kombinować. A ja to będę miała, albo nie będę miała dla niego. Tak, po prostu jeżeli czujesz, że twoje serce się otwiera, to pokaż. Jeżeli czujesz, podobnie zresztą, jeżeli czujesz, że ono się nie otwiera, prawda? Albo że ktoś ci sprawił przykrość, że ktoś ci sprawił ból, pokaż to. Bo jak inaczej możemy się porozumieć z drugą osobą? Jak inaczej możemy nauczyć drugą osobę siebie? Nie możemy inaczej. Musimy pokazywać, musimy reagować na sygnały, które do nas przychodzą. I wtedy druga osoba może zobaczyć, jacy my naprawdę jesteśmy i nauczyć się nas. Ale to my musimy pokazać. Polskie Radio Euro i zostaw wiadomość 23:08. Maria Moneta Malewska dalej ze mną w studiu. Ja nazywam się Renata Żuchowska. To informacja dla wszystkich, którzy teraz do nas dołączyli. No jeszcze to, co najważniejsze, czyli temat. Dzisiaj rozmawiamy o okazywaniu uczuć, o tym, jak uczyć się tej umiejętności, od kogo się jej uczymy, co zrobić, jeśli w dzieciństwie nie nauczono nas okazywania uczuć, jak sobie poradzić, kiedy jesteśmy już osobami dorosłymi, albo jak funkcjonować w związku, w którym to ta druga osoba nie umie nam okazywać uczuć, a jest nam to bardzo, bardzo potrzebne. Dlaczego tak trudno okazywać uczucia? Odpowiadacie na przykład tak: jestem zamknięty w sobie, albo boję się wyśmiania, albo jestem po prostu nieśmiały. Napisał do nas
15-latek, zależy mi na pewnej dziewczynie, ale nie potrafię do niej zagadnąć, a nawet uśmiechnąć się. Ogólnie mam problemy z nawiązywaniem znajomości. Co na to poradzić? Takich SMS-ów jest więcej. Pytania wciąż te same, czyli jak nauczyć się okazywania uczuć. Czasami z tego się wyrasta, czasami nie. Ja myślę, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest pomyśleć sobie o tym, czego my się tak naprawdę boimy. Okażemy uczucie i co? No i okaże się, że ta druga osoba nam tego uczucia nie odwzajemnia. Że mimo, że podoba ci się dziewczyna, to ta dziewczyna może się do ciebie uśmiechnąć i może cię zacząć ze sobą rozmawiać, ale równie dobrze może dać ci sygnał, że cię nie chce. I jeżeli nasze ego nie jest aż tak wielkie, jeżeli się zastanowimy nad tym, kto by wtedy cierpiał i co by się wtedy działo, to możemy dojść do wniosku, że warto jest zaryzykować. Że szkoda jest z samego lęku tylko przed odrzuceniem nie zaryzykować tego, że może jednak zostaniemy przyjęci. A potem żałować. Bo pamiętajmy o tym, że szczególnie w wieku lat 15 my dopiero zaczynamy szukać swoich partnerów. I raz będziemy odrzucani, raz my odrzucimy, będziemy szukali tego jednego jedynego i tej jednej jedynej. I warto jest ryzykować, bo przecież tak naprawdę nic się nie stanie. To, że ktoś nas odrzuci, to nie znaczy, że my jesteśmy mało warci. To znaczy tylko tyle, że w oczach tej jednej osoby my nie jesteśmy tym wymarzonym partnerem albo tą wymarzoną partnerką. Już kolega tej osoby czy koleżanka może uważać, że jesteśmy najpiękniejsi pod słońcem i najbardziej pożądani. No trzeba sobie zdać z tego sprawę przede wszystkim. No właśnie, to bardzo ważne, co powiedziałaś. Tak, bo my często myślimy, że jak jedna osoba nas odrzuca, to znaczy, że nic nie jesteśmy warci. Nie, nie. My, oczywiście jest tak, że to nie musi być tak, że my się mamy wszystkim podobać. My się mamy podobać no jakimś wybranym osobom, bo tak to jest na tym świecie. Bo i nam się podobają tylko wybrane osoby. To nie jest tak, że wszyscy, prawda, wchodzimy do klasy, która ma 30 osób i tam jest 15 dziewczyn i mówimy, te dziewczyny są najpiękniejsze pod słońcem, prawda? I w każdej innej klasie nie. To się nam zdarza, że jedna osoba nam się podoba, a może się tak zdarzyć, że w takiej 30-osobowej klasie możemy nie znaleźć nikogo, kto nam się podoba, kto, na kim nam by zaczęło zależeć, prawda? Tym bardziej, że tak rzadko jest to prawdziwe spotkanie, kiedy zależy jednej i drugiej osobie, warto dawać sygnały i warto spróbować, bo a może to właśnie tak jest. I żeby nie przegapić sobie tego, czyli odezwać się, uśmiechnąć się, zobaczyć, jak ta dziewczyna reaguje. Mało tego, jest jeszcze coś takiego, że jeżeli my okazujemy zainteresowanie drugą osobą, to często się zdarza, ja nie mówię, że zawsze, bo to tak nie jest, że to jest zawsze, ale zdarza się, że ta osoba dopiero wtedy zaczyna nas zauważać. I dopiero wtedy rozważa, czy ta kandydatura jest okej, czy nie. Więc jeżeli nie damy tego sygnału, to w ogóle możemy nie mamy brani pod uwagę. Wtedy. Nie mamy żadnych szans. Natomiast jeżeli damy ten sygnał, to może być to pierwszy właśnie taki maleńki haczyk, maleńki sygnał, że ja się tobą interesuję, przyjrzyj się mnie. Może ty też uważasz, że ja jestem fajna, czy fajny, tak? W związku z tym, zobacz, ja tu jestem, to jest coś takiego, ja tu jestem, prawda? No i ta osoba może być, och, jak świetnie, że jesteś, może się przyjrzeć i powiedzieć, no może, a może jeszcze nie, a może powiedzieć od razu, nie, zupełnie nie jestem zainteresowana. Także radzę ci cokolwiek zrobić, dać sygnał, czyli spojrzeniem. Wiesz, bardzo dużo mówią oczy. Jeżeli pozwolisz sobie właśnie na to, żeby na nią popatrzeć, ona będzie wiedziała, że ty jesteś nieśmiały, bo to będzie też widać, ale jeśli pozwolisz sobie, że na nią popatrzysz, jeśli pozwolisz sobie, że może się kiedyś do niej odezwiesz, jeśli wybierzesz taki moment, to może być dyskoteka, to może być cokolwiek, kiedy będziecie razem, to może zaowocować ci tym, że ona powie, jesteś świetny facet. I tego ci życzę. 2100. Jestem DDA. Odkąd pamiętam, mam problemy z okazywaniem uczuć. Albo ich w ogóle nie okazuję, albo okazuję zbytnio i są odbierane jako nachalność. Nie potrafię wyczuć momentu, w którym są one odpowiednie. Przez to odpycham od siebie kobiety. Żebym się otworzył, potrzebuję długiej znajomości, a wtedy to już zazwyczaj jest za późno na związek, napisał Falk. Z DDA jest ten problem, rzeczywiście, z uczuciami DDA jest wielki problem, ale po to są grupy DDA, żeby się tego uczyć. I nawet jeżeli przeszliśmy cały cykl już, to możemy pójść na jeszcze jeden i jeszcze jeden, żeby po prostu nie zmarnować sobie życia przez to, że się jest DDA.
I naprawdę na grupach można się nauczyć otwartości, można się nauczyć przede wszystkim spojrzenia na siebie jak na zupełnie nową osobę, to znaczy na osobę godną szacunku, godną miłości, godną zainteresowania. Tylko trzeba na te grupy chodzić, niestety trzeba włożyć więcej wysiłków w to, niż osoby, które nie są DDA, bo one mogą to mieć tak od po prostu. A niektóre osoby DDA muszą popracować nad tym, żeby umieć okazać uczucie, umieć przyjąć to uczucie, a przede wszystkim umieć uwierzyć w siebie. Jak bardzo często to, co wyniesiemy z domu, przekłada się na nasze późniejsze relacje, również pewnie w przypadku DDA, prawda? I tak sobie myślę, że to, co my możemy zrobić, to możemy, mając własne dzieci, dbać o to, żeby one z tego domu wyniosły wszystko, co najlepsze, jeśli chodzi o te relacje międzyludzkie. Czyli jeżeli jest taki dom, w którym nie ma tych relacji między rodzicami, ale rodzicom wydaje się, że dziecko jest przytulane, jest kochane, to może warto zadbać o te relacje między rodzicami, bo okazuje się, że te złe relacje między rodzicami, to co mówiłaś na początku, mimo że ten maluch jest przytulany, jest kochany, jest noszony, jest dotykany, to nie wszystko. Tak. To jak rodzice okazują sobie nawzajem uczucie, to uczy potem, w jaki sposób te już dorosłe osoby potrafią to robić. Z tym, że ja tutaj nie chcę też, bo ja nie jestem zwolennikiem tego, że to wszystko zależy od tych naszych rodziców nieszczęsnych. Oni, z mojego doświadczenia wynika i zresztą nie tylko z mojego, że zwykle rodzice, jeśli to są zdrowi rodzice na ciele i na duchu, to zwykle starają się tym dzieciom dać wszystko, co najlepsze mają. Natomiast my w pewnym momencie dorastamy i sami możemy zacząć dbać o nasze niedobory. A jednocześnie cieszyć się z tego, co ci rodzice nam dali, bo to nie jest zwykle tak, że oni nam nic nie dają. Oni nam coś tam dają. Oni nam dają bardzo, bardzo wiele i nosimy ich potem bardzo długo. W sercu. Lepiej jest w sercu, tak, w pamięci naszej. Lepiej jest, żeby dawali te dobre rzeczy. Ale nawet jak się zdarzy coś złego, to słuchajcie, to też nie jest, to powiem o tym, bo to jest bardzo ważne, to też czasami wychodzi nam to na dobre. Ja chyba już raz to mówiłam, ale chcę powiedzieć to jeszcze raz. Moja mama zrobiła mi rzecz straszną na ówczesne czasy. Ja miałam 16 lat. Miałam lekcję angielskiego ze studentem z drugiego roku anglistyki, w którym się oczywiście po cichu podkochiwałam. Przyszłam do domu, okazało się, że nie wzięłam klucza, a mama napisała mi kartkę, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. I po prostu kluczy nie było. Ten człowiek przyszedł, ja musiałam się przyznać do tego, że nie mam kluczy. Byłam wściekła na mamę, uważałam, że jest bez serca, że jest w ogóle, no, wstyd przeżyłam straszliwy. Natomiast uważam, że dzięki takiej postawie mojej mamy, która zresztą manifestowała ją w wielu innych sytuacjach, ona nauczyła mnie punktualności i odpowiedzialności. Więc nie wszystko, co rodzice nam robią i co nam się w tym momencie wydaje straszne, jest straszne, jest rzeczywiście robione po to, żeby nam było strasznie. Tylko w taki sposób także nas wychowują. Zostaw wiadomość, Polskie Radio Euro. Za chwilę wracamy do tej rozmowy. Przypominam, 2100 numer SMS-owy kontaktowy. Można też do nas coś dłuższego napisać. Zostaw @polskieradio.pl to adres mailowy. Jeszcze telefon 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Ja z kolei w ogóle nie umiem pokazywać uczuć mężczyznom. Z kolei, kiedy oni zabiegają o mnie, zamykam się w sobie i robię się zimna w stosunku do nich, napisała Martyna. No i teraz pytanie, dlaczego tak jest? Bardzo możliwe, że broni się, bardzo możliwe, że miała jakieś niedobre doświadczenia, albo że te doświadczenia wynikają z niedobrych relacji rodziców. Na przykład boi się mężczyzn. Ale Martyno, w takiej sytuacji, jeśli to ci przeszkadza, jeśli to warto byłoby się tym zająć i jeśli nie jesteś jeszcze bardzo młodziutką osobą, bo nie wiem ile masz lat, to pomyśl o psychoterapii, bo tu trzeba się głębiej tym zająć, trzeba znaleźć przyczynę tego problemu i usunąć ją jak najszybciej, bo może być ciężko w życiu, jeśli to tak się będzie działo. Chyba że jesteś jeszcze bardzo młodą dziewczyną i możesz jeszcze rozwinąć się w tych kontaktach. A jeśli ktoś wycofuje się w momencie, kiedy słyszy takie słowa o uczuciach albo reaguje agresywnie, to czego to może być przyczyną? No, może być to tak, że się boi tego uczucia, może być tak, że sobie nie życzy słyszeć takich rzeczy, czyli nie czuje nic sam do tej drugiej osoby i jest bardzo niezręcznie słuchać czegoś takiego.
może się czuć urażony przekroczeniem pewnych granic intymności, jeżeli nie dawał żadnych sygnałów i nagle ktoś podchodzi i coś takiego mówi. No, trzeba by było więcej wiedzieć, żeby można było dokładniej powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Chciałam, żebyśmy teraz chwilę porozmawiały o takim okazywaniu uczuć, które nie jest związane z miłością partnerską, ale z przyjaźnią. Mam poczucie, że nie jesteśmy też niektórzy z nas nauczeni, gotowi i zdolni do tego, żeby okazywać i przyjmować jakieś dobre słowo od przyjaciela. Kiedy ktoś mówi nam, cieszę się, że cię znam, cenię sobie naszą przyjaźń, jesteś ważnym człowiekiem w moim życiu, to jest kojące, to jest miód na serce, prawda? Ale pewnie nie dla wszystkich, pewnie nie wszyscy potrafią ucieszyć się z tego i może czasami myślą sobie, że to jest już przekroczenie pewnych granic, jeśli kobiecie mówi to mężczyzna, że może to nie chodzi tylko o przyjaźń, a przecież w takiej relacji przyjacielskiej też okazywanie uczuć powinno być czymś ważnym. Oczywiście jest czymś ważnym, tylko że ono jest troszeczkę inne wtedy, bo w przyjaźni nie o to chodzi, żeby sobie mówić o tych uczuciach. Chodzi o to, żeby wiedzieć o nich, żeby je odpowiednio czytać, prawda? I w przyjaźni właśnie okazuje się, że takie cechy jak lojalność, jak niezawodność, jak to, że możemy zawsze na kogoś liczyć i że ten ktoś jest zawsze gotów do pomocy, to są te sygnały przyjaźni. To nie o to chodzi, żeby się poklepać po plecach i powiedzieć, jesteś moim kumplem, tylko o to chodzi, żeby wiedzieć, że jeżeli zadzwonię o godzinie 3 w nocy, to ten ktoś postara się mi pomóc, jeśli będzie taka potrzeba i jednocześnie mieć taką gotowość w sobie, że ja jemu też, prawda? Oczywiście tam też się okazuje te uczucia. To jest już zupełnie inna jakby sytuacja, prawda? Tam są uśmiechy, tam jest radość z widzenia się, prawda? Tam jest chęć przebywania z tym kimś długo. Chęć kontaktu, tak. Chęć tego, żeby ten kontakt się powtarzał. No i są te wszystkie właśnie sygnały pozawerbalne, które my w przyjaźni sobie okazujemy i doskonale wiemy, że to jest moja przyjaciółka, czy to jest mój przyjaciel. Mimo, żeśmy sobie tego nie powiedzieli. Aczkolwiek też przychodzi taki moment, kiedy wyznajemy to, tak? Wyznajemy komuś, że ja ciebie uważam za swojego przyjaciela. Nawet jeżeli ten ktoś się nie uważa ten ktoś może mnie uważać za swoją znajomą, tylko a ja mogę uważać, że to jest mój przyjaciel. Ponieważ no, ma takie cechy, które mnie jakby akurat tak bardzo pasują i gdzieś tam w niego wierzę i wiem, że to tak jest. I tutaj może być też coś takiego, że może być zaskoczenie, może być też niechęć brania odpowiedzialności na siebie, czyli jeżeli ten ktoś wcale nie uważa się za mojego przyjaciela, to wtedy może troszeczkę zdystansować nas. Tak? I powiększyć ten dystans, bo pokaże nam wtedy, że sorry, ale no ja się nie czuję twoim przyjacielem, prawda? Co wcale nie znaczy, że ta znajomość ma się natychmiast skończyć, bo on może być nadal tak atrakcyjny dla mnie, czy ona, że chce utrzymywać ten kontakt, tak? Wróćmy na chwilę do Martyny, która napisała ciąg dalszy swojej opowieści. Rodzice się rozwiedli, może dlatego. Zawsze czułam, że musiałam o nich zabiegać. Mam 26 lat. No ale nie potrafisz zabiegać. Mówiłaś, że nie potrafisz zabiegać o mężczyzn, tak? Bo tak to zrozumiałam. Ale zawsze musiałam o nich zabiegać, o rodziców. Tak, ale no tak, tylko że tutaj w tej kwestii mężczyzny to ani przyjąć, ani dać. Rozumiem, tak? Tak. Bo rzeczywiście czasami, jeżeli się zabiega u rodziców, trzeba coś zrobić, trzeba jakimś być. Zresztą to też jest element miłości ojcowskiej, że trzeba być jakimś, żeby być aprobowanym. Jest tym elementem, który potem może się przenieść na nasze dojrzałe życie. No ale ty, Martyno, jakby napisałaś, że ani nie umiesz przyjmować, ani nie umiesz zabiegać. I to jest problem. I tu trzeba by się tego nauczyć. I tu teraz tego problemu nie rozwiążemy, tak. Ale warto się nad nim naprawdę pochylić, bo Poszukać kogoś, kto ci pomoże w tym, tak.
Jak kobiety najczęściej pokazują, że spodobał jej się chłopak? Czy jest to uśmiech, czy na przykład długie spotkanie się wzroku? Kto powinien pierwszy zacząć rozmowę? Takich pytań mamy sporo i z całą pewnością, Marysiu, możemy powiedzieć, że to może być i dłuższe spojrzenie, i uśmiech, prawda? To może być wszystko, bo jesteśmy przecież kreatywni, pomysłowi, każdy z nas jest inny. Można powiedzieć o tym w taki sposób, że jeżeli to coś cię zainteresowało, zwróciłeś uwagę na to coś, co ona ci robi, albo on ci robi, czyli to może być tak, jak powiedziałaś, i spojrzenie, i gest, i jakiś drobny prezent, no to znaczy, że już to zadziałało tak, jak powinno zadziałać, czyli odniosło ten skutek, który powinien być, czyli zainteresowałeś się tym. To mogą być bardzo różne rzeczy, to mogą być bardzo bardzo dyskretne sygnały czasami. To może być też tak, że złapanie czyjegoś spojrzenia, bo tutaj mówimy o tym nieumiejętności okazywania uczuć. My tak bardzo nie chcemy pokazać, że jesteśmy kimś zainteresowani, że mimo, że nasze serce, oczy kieruje w stronę tej osoby, to w momencie, kiedy tamta patrzy, osoba na nas, tak? Ona albo on na nas spojrzy, natychmiast udajemy, że w ogóle nie wiemy, że ten ktoś istnieje, prawda? Tak. Ale to już jest ewidentny wtedy dowód na to, że jesteśmy tym kimś bardzo zainteresowani. W związku z tym ten ktoś może się tylko cieszyć, jeśli na nas zwrócił właśnie uwagę. Powiedziałaś jakiś czas temu, oczywiście w dzisiejszym spotkaniu, jak ważne są oczy. I teraz właśnie o tych oczach pomyślałam, kiedy o tym wszystkim mówiłaś, bo pomyślałam sobie, że są czasami osoby, które uciekają ciągle wzrokiem i my ganiamy te osoby, chcąc nawiązać kontakt i ciągle nie możemy dogonić. I tak sobie myślę, że takim początkiem do nawiązania jakiegokolwiek kontaktu, czy w przyjaźni, czy w jakiejś głębszym już związku, to jednak jest ten kontakt wzrokowy. Dopóki go nie ma, to jest ciężko. Kiedy pojawia się to spotkanie wzrokiem, prawda, to już można sobie coś powiedzieć. Mnie, przyznam szczerze, bardzo męczą osoby, które nie patrzą na mnie, jak mówię. Tak, to jest bardzo, bardzo trudny kontakt wtedy jest, ponieważ jednak oczy są tym łącznikiem między naszymi sercami i duszami, tak bym chciała powiedzieć. Mhm. I jeżeli oczy nie chcą się spotkać i nie mogą się spotkać, jest ta trudność. I rozumiem cię doskonale, że bardzo trudno się mówi do kogoś, kto, prawda, nie daje nam tego sygnału, że z nami jest. Ja czasami zerkam w SMS-y i nie patrzę na ciebie, ale to tylko dlatego, ale że to mam monitor, doskonale, tak, sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast rzeczywiście szukamy między tymi wszystkimi tutaj przyrządami, mikrofonami, że szukamy, żeby na siebie spojrzeć, prawda? Ja miałam takie bardzo ważne spotkanie dla mnie. Może nawet ten człowiek mnie słucha. Mianowicie na krakowskim przedmieściu wyszłam z takiej bocznej ulicy w tę niedzielę i podeszło grupka młodych ludzi, chłopców, z serduszkami, z puszkami orkiestry. I ja tak radośnie powiedziałam, oj, jak dobrze, ponieważ ja przez 2 ostatnie lata nie wychodziłam z domu w tę niedzielę. W związku z tym tylko SMS-y jakieś wysyłałam, a tutaj wiedziałam, że mogę już do puszki coś włożyć. Tak. I włożyłam tam pieniążek do tej puszki, szukając go zresztą dość długo, bo przeraziłam się, że nie będę miała odpowiedniego, ale okazało się, że go mam. I powiedziałam, że poproszę o 2 serduszka, bo chcę drugi mieć przy samochodzie. No i jeden z tych chłopców mi dał, a jeszcze jeden stojący tak troszkę z boku powiedział, to może jeszcze trzecie. I my na siebie spojrzeliśmy. I ja to spojrzenie tego młodego chłopaka mam do tej pory w sobie. Było tak intensywne, tak głębokie. Przekazaliśmy sobie właściwie tak naprawdę radość ze spotkania wzajemnego. I uwaga, jaką żeśmy się obdarzyli przez ten krótki, nie, może to były 2 sekundy, może 3, była tak istotna, że ja go będę pamiętała bardzo, bardzo długo. Co to jest DDA? Takie pytanie na 2100, dorosłe dzieci alkoholików. Cały cykl DDA pojawił się w Zostaw Wiadomość, do tego tematu czasami wracamy i pytanie o to, czy tę audycję będzie można odsłuchać na naszych stronach, oczywiście jak zwykle. Myślę, że już jutro po południu będziecie mogli odsłuchać tę audycję z Marią Monetą Malewską, buddystką, psychoterapeutką, nauczycielem Rinzai Zen, która jest jeszcze ze mną przez ostatnie kilka minut w studiu. Rozmawiamy dzisiaj o okazywaniu uczuć, o problemach, jakie miewamy z okazywaniem uczuć.
o sposobach, o tym, z czym mamy największe problemy. I chyba wrócimy na chwilę do tej mowy ciała, bo to wydaje się jakby najważniejszym elementem naszego dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi o ten dobry początek, prawda? O dobry początek i później dobry dalszy ciąg. Jeszcze raz podkreślam, że najważniejszym kanałem komunikacyjnym jest właśnie język ciała. Czyli to są gesty, to jest ton głosu, to są spojrzenia, to są małe ruchy małych mięśni twarzy, które nawet są dla nas niewidoczne, a niosą one bardzo wiele informacji. Czyli w okazywaniu uczuć najważniejszą rzeczą jest bycie autentycznym i także świadomym tego, co z nami się dzieje. Rozpoznać uczucie, nazwać to uczucie, wiedzieć, co się ze mną dzieje. Wtedy inaczej także podchodzimy do osoby, z którą kontaktujemy się w takim momencie. A mowa ciała, tak. To czasami jest wystawienie stopy, to czasami jest ruch, delikatny ruch dłoni i już wszystko wiemy i już wiemy, jak to między nami jest. Tylko trzeba być uważnym. Ja znowu będę podkreślała rolę uwagi w życiu, bycia uważnym na siebie i bycia uważnym na osoby, które spotykamy w życiu. Jeżeli będziemy uważni, to nie przegapimy wtedy żadnego pozytywnego kontaktu, ale nie przegapimy też tego, że jakieś nasze zachowanie się nie podoba, albo ludzie nie chcą takiego zachowania akceptować i wtedy dają nam tym też sygnał, że możemy coś poprawić w sobie. Czyli być autentycznym, pozwolić sobie na to, żeby być autentycznym i nie bać się odrzucenia, bo w tym okazywaniu uczuć najtrudniejsze jest właśnie to, że tak bardzo boimy się odrzucenia. Tak bardzo boimy się tego, że my tutaj otworzymy nasze serca, a ktoś nam powie, a ja tego serca nie chcę. A ja dziękuję. Pamiętać o tym, że ty dziękujesz, ale ktoś inny może na to bardzo serce się ucieszy. Bardzo czekać i po prostu może to być to, o czym on całe swoje życie dotychczasowe marzy. A dla mnie bardzo ważne było to twoje zdanie, kiedy powiedziałaś o tym budowaniu i poczuciu własnej wartości, o tym, że jeżeli będę wiedziała, jaka jestem, co jestem warta, że znam siebie, wiem, na co mnie stać, to inaczej będę reagowała na te uczucia, które ludzie do mnie wysyłają, na te komunikaty, prawda? Nie będę szukał drugiego dna. Drugiego dna jednocześnie taka osoba świadoma siebie i swoich zalet, ona także wysyła komunikaty takie, ja jestem coś warta. Prawda? No, nie chowam niczego, ja potrafię się otworzyć i zobaczcie, ja tutaj mam skarby w sobie. A to przyciąga drugich ludzi. Maria Moneta Malewska, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie i dobrej nocy życzę. Dobrej nocy, a kolejne spotkanie oczywiście za 2 tygodnie we wtorek, już pewnie z Tomkiem Kosiorkiem, który będzie cały i zdrowy z nami. Tak więc zapraszam i czekamy na to kolejne spotkanie. Dobranoc. Dobranoc. Spotkanie 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 dobranoc.